się wszyscy nazywali Otto. Ale myślisz, że byłoby ich wtedy mniej czy więcej, jakby mieli tak samo na imię? Nie taki sama masz ludzi. I załóż bluzę. Dzień dobry, witajcie znowu na naszym kanale. Otto. Tak. Otto. Wasze dzieci też od rana mają takie rozkminy życiowe, bo jak wyglądam, ale nie to, bo idę na trening, ale to później. No, a tak jak zwykle zagubiony w czasie. Todor, chodź tutaj, w kuchni. No jak nie? Bo ciemno jest. Boże, trzymaj. Go! O. Todor, jesteś takim chuliganem, co? O, 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 dobra, dawaj. Go. Boże, słuchajcie, po pierwsze, czy możemy, uwaga, tak, poświęcić chwilę i docenić fakt, że jest 7.21, dokładnie, 7.21, a jest tak jasno, Boże, serio, czy tylko ja czuję tą wiosnę, tę wiosnę już w kościach, Jezu, naprawdę będę się starała mówić poprawnie, gdyż ostatnio zwrócono mi uwagę, że mówię włączać. Tak! Mówię jak ostatni wsiur, włączać. Bywa, nie można być idealnym. Mało tego, oprócz tego, że jest tak super jasno, to stoję sobie właśnie w kolejce w Lidlu. Kupuję jakieś warzywa na obiad, ziemniaczki, marcheweczkę, papier toaletowy, gdyż wiecie, jest nas piątka. O nie, Justynko, nie rób tego. I no i zaglądam po portfelu, patrzę się, co ja tam mam, a tam pięć dych. Tak wiecie, w sensie schowanych pięć dych. Wiecie, musiałam sobie schować na jakiś wypad z dziewczynami na browarka, co by mi Mateusz nie jęczał, że no, bo wydajesz kasę na alkohol, wiecie jak jest. No i nie jest cudownie w czwartek o 7.15 czy 20 znaleźć pięć dyszek? Czy tylko mnie to tak jara? Zajebiście. Jadę do domu, szybko wypiję kawę. Czy nie wypiję? Jeszcze nie wiem. I jadę na ćwiczenia. Wam później wszystko opowiem. Dlaczego jeżdżę na ćwiczenia, w sensie dlaczego nie ćwiczę w domu, powiem wam. No nie to, żeby to było jakieś ważne, ale powiem. Dobra, słuchajcie, powiem wam tylko tak w skrócie. A ostatnio też dostałam komentarz, że w ogóle co ty wyprawiasz czasami? Po takim czasie powinnaś już wiedzieć, jak działa aparat i że czasami przyświetla albo coś robi. No nie wiem. Nie wszyscy muszą wiedzieć. I chciałam tylko powiedzieć tak. Od wtorku, tak, we wtorek byłam pierwszy raz na zajęciach grupowych fitness. Powiem wam, że poszłam tak naprawdę tylko dlatego, że otworzyli nową siłownię. Może nie tyle siłownię, co jest taka, znaczy no siłownia, ale głównie, Krzychu, błagam, głównie z zajęciami grupowymi. Krzyszek! Dają pierwsze 7 wejść gratis, znaczy 7 wejść przez 10 dni, coś takiego musi zrealizować. Więc jak za darmo, to poszłam i stwierdziłam, znaczy wiecie, no jakby jest to logiczne dosyć i dziwne, że stwierdziłam to dopiero teraz, ale daję z siebie więcej. Nienawidzę ćwiczyć z ludźmi, przepraszam wszystkich ludzi, którzy ćwiczyli wtedy ze mną, albo którzy będą dzisiaj ze mną ćwiczyć, ale nie znoszę ćwiczyć z ludźmi. Czuję się skrępowana, znaczy wiecie, nie to, żeby ktoś zwracał na mnie uwagę, pewnie nie, ale tak jak ja na innych nie zwracam uwagi, ale no nie bardzo. Niemniej jednak, zauważyłam, że daję z siebie o wiele więcej. Wiecie jak to jest? Siara, ja tego nie zrobię, ja, więc robię. No więc idę też dzisiaj, mam mega zakwasy, ale w związku z tym, że już niedługo zdradzę wam coś. Tak, przytyłam od 10 dni, jestem na diecie i jest dobrze. Ćwiczę 3 razy w tygodniu, będzie dobrze. I już niedługo wam wszystko powiem. Tak, tu jest Krzychu. Cześć, dzień dobry. Dobra. Dobra, piję kawę i jadę. Jadę. Nie chcę mi się strasznie, dzisiaj strasznie mi się dzieje, nie chcę.
O Boże! Stęku, gdzie masz okulary? Powiem wam tak. Wyszłam. Jestem w ogóle turbo obrzydliwa. Też jest. Oj, pan się na mnie patrzył dziwnie. Nie szkodzi, panie, proszę. Kuźwa, gdzie ja jestem? Dobra, byłam na zajęciach. Ależ było zajebiście. O Jezu, najpierw to, że jestem tak spocona. Mam włosy obrzydliwe. I tak sobie myślę, a muszę się z kurierem spotkać, gdyż jakiś kurier akurat do mnie dzwonił, że coś ma tam. Więc jadę się z nim spotkać, sobie myślę, Boże, tak obrzydliwie wyglądam, jestem taka spocona i nie chcę tak się pokazywać ludziom, ale to nic, że właśnie nagrywam i do was gadam. Wiecie? Dobra, odcinku dajesz. Okej, okay, jadę na chatę, mówię jak młodzież, jadę do domu, wykąpię się, Boże, muszę siadać do pracy, mam trochę do roboty, mniejsza z tym, tak, go. Jakby ktoś pytał, to tak, to moja torba sportowa. Lokrum Gdańsk. Forever. Ktoś tu wiedział, że się zaczynam ogarniać. Ej, zobaczmy, co jest tam. Już nie wiem. A jakieś kosmetyki. No. O kurde! Co tu jest? A gdzie jest okrętka? Fluid. Yeah. Już tylko, ale już piękna. O, do brwi. Strong sensation. Co to jest? Pomadka. O, je, tusz. Matko, ile tego jeszcze z tym zrobię? O, podoczka. O. Oliwka do skórek! O, bibułki! Fesję kocham, gdyż zawsze mi się... Nienawidzę, naprawdę, moja twarz to się ten... Ma... I oni myślą, że... Krzysiu, co to jest? Oni myślą, że ja potrafię takich rzeczy używać? Serio? 7 zajęć pierwszych masz za darmo. W 10 dni. Właśnie sobie zrobiłam najpyszniejszego mleka na świecie. Oj. Tak, słucham. Aktualnie, o Jezu, kocham. Ale to tam nic. To tam nic, czekajcie dalej. No. To nic też, jeszcze nie aż tak. Jeszcze też nie. O, never. Piękna piosenka. Dobra, omlet szarlotkowy. Nie, nie podam wam. A nie, to nie ta piosenka. Nie podam wam przepisu, bo... Sorry, nie podam wam przepisu, będzie niedługo. Boże. To koniec, doczekajcie się go, ale teraz wam nie podam. Dobra, jem, smacznego. Ej, spróbowałam tych kosmetyków, sorry za włosy i... Hello, kurde. Dobra, zabieram się do pracy, gdyż już późno. Właśnie widzicie, to jest minus. Wychodzenia gdzieś na ćwiczenia, poza dom. Bo jednak w domu, to wiecie, nie muszę nic dojeżdżać, jestem na miejscu, tu pyk, 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 pyk. I zabiera mi to godzinę dłużej, całkiem serio, mówię. Godzinę mniej więcej dłużej, ogarnięcie się, a i tak nie jestem do końca ogarnięta, gdyż mam mokre włosy. W każdym razie zabieram się do pracy. Kawa jeszcze. Że leży śnieg, nic nie szkodzi. Najważniejsze, że świeci słońce i nie trzeba zakładać szalika. Jakie bolą? No bo tatuś kroił kotleta. O Jezu. Bo Filip, podaj sobie kroić.
Czy u was obiady są równie... Jak to się mówi? Nerwowe? I to wy chcecie, żeby... To wy prosicie, żeby... To wy cały... No Jezu, Krzyś! Nie! Mi nie zachuje. Czy ja po prostu wczoraj zniknęłam, jest dzień następny, dzień po i ja po prostu o was zapomniałam, nie będę kłamać. I mogłabym, wiecie, tak są moje ciuchy, gdyż po domu chodzę w ciuchach domowych, to by mi było wygodnie. I słuchajcie, wiecie co, tak pomyślałam sobie, że żeby już jakoś nie przedłużać, nie kręcić od początku, może nie od początku, ale nie dodawać kolejnego dnia. Nie, jeszcze raz. Pomyślałam, żeby nie przedłużać, żebyście nie musiały czekać na ten vlog dłużej, to stwierdziłam, że polecę wam coś. Ponieważ nie było ulubieńców, to no muszę o tym powiedzieć, bo ten film mnie rozwalił. Po obejrzeniu Narodziny Gwiazdy The Star Is Born z Lady Gaga z Bradleyem Cooperem, którego uwielbiam, kocham i wielbię, prawie tak jak Zaka Efrona, to wiedziałam, że już nie będzie filmu, który aż tak mnie wzruszył. Wiadomo, pamiętnik, te sprawy wszyscy znamy, wszyscy płaczemy, wiecie jak jest. Ale jeżeli macie okazję iść do kina jakoś w najbliższym czasie, o Boże, mój piękny syn. Słuchajcie, Jezus Maria, jak się wystraszyłam, o to pralka moja. To jest taki film, on trwa ponad 2 godziny i ja płakałam 10 minut po jego rozpoczęciu, zaczęłam już płakać. Jest, nie chciałam powiedzieć straszny, no nie jest straszny. To jest film o tak naprawdę relacji ojca z dorastającym synem, który jest uzależniony od narkotyków. I do takiej relacji, która była... Oj, znowu będę płakać. Która była mega dobra, wiecie. No nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam momenty, że... Wydaje mi się, że większość rodziców tak ma. Że zastanawiamy się, myślimy i... co możemy sobie zarzucić i że zawsze coś znajdujemy, wiecie, no te ciągłe wyrzuty sumienia, bo nie tak, bo nie śmak, bo za mało czytania bajeczek, wychodzenia na spacer. Jezus, przepraszam, to jest najlepsze, oglądałam ten film chyba 2 tygodnie temu i patrzcie co się dzieje. A tamta relacja, przedstawiam w tym filmie, to była zajebista, ci ludzie byli ze sobą mega blisko, no i co się stało i później chyba przez 3 dni bardzo, bardzo dużo myślałam i zastanawiałam się, wiecie, nad czym? Nad tym, wiecie, no bo człowiek przeżył swoją młodość, kurwa jak to brzmi, ale przeżył swoją młodość, wiecie, te głupie lata nastoletnie, dwudziestoletnie i robił różne rzeczy i próbował różnych rzeczy i tak się cały czas zastanawiałam. I wiecie, aha, żeby to też było jasne, na przykład, nie wiem, no ja mam cudownych rodziców, najwspanialszych na świecie, ale moi rodzice ze mną nie rozmawiali, pewnie mi się wydaje, że tak, ale nie. I nawet rozmawiałam o tym z moją siostrą, rozmawiałam o tym z moim Mateuszem, co z moimi przyjaciółkami zresztą też rozmawiałam, mówię wam, no mega, mega się tym przejęłam, ponieważ no, mój syn ma 11 lat, 12 kończy w tym roku. Co się wydarzyło w moim życiu, albo co sprawiło, że ja nie ćpałam, po prostu, wiecie o co chodzi, że się... Co się takiego dzieje w życiu, co... Ja na przykład uważam, że duży wpływ na mnie wywarła książka Dzieci z Dworca Zoo i film... Ja nie pamiętam strasznie tego tytułu filmu. Kids? Pamiętacie taki film? Był kiedyś? Ja go oglądałam, słuchajcie, ze znajomymi, kiedy byłam z nimi na wagarach. I oglądaliśmy to u kolegi w domu. I tam była taka scena, tak mi się wydaje, ja nawet nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje, że dziewczyna się poćpała i ją zgwałcili. 2 kolesi, 1, nie mam pojęcia. I na mnie to wywarło takie wrażenie straszne, że może to była ta jedna z tych rzeczy. Wiecie, no, film jest przegenialny.
O, Justynko, Boże drogi. Jeżeli macie okazję iść do kina, to idźcie, bo tylko jeżeli jesteście rodzicami, bo to wiecie, no bo generalnie trudno się zastanawiać nad hipotetycznymi dziećmi, no wiecie, wiecie jak to jest. Byłam zajebistym rodzicem, dopóki nie miałam dzieci. Dzieci później wszystko weryfikują, ale jeżeli jesteście rodzicami, to naprawdę przygotujcie się na taki emocjonalny odjazd. Krzysiu, przepraszam, że tak kończę smutno tego vloga. Niemniej jednak, nie wiem, czy o tym wcześniej wspominałam, czy wspominałam o tym we wcześniejszym vlogu. Nie mam zielonego pojęcia, nie przygotowałam się. Ale vlogi, niestety, na chwilę obecną, będą raz w tygodniu. Przepraszam, ale może zobaczymy. Na razie będą raz w tygodniu. W weekend, nie wiem czy w sobotę, czy w niedzielę, to zależy, zobaczymy, okaże się. To nie znaczy, że nie możecie subskrybować naszego kanału i polecać go innym i dodać do ulubionych i włączyć tego, tu będzie, nie wiem, gdzie on będzie, ten dzwoneczek, kurde, chyba tu albo tu, bo jak wciśniecie ten dzwoneczek, to przyjdzie wam powiadomienie, że nowy film już jest. Takie coś. Także zapraszam oczywiście na inne moje kanały social media i na mojego bloga i na moje Insta. Także jeszcze raz dziękujemy Mario Krzychu z Krzysiem za oglądanie naszego filmiku, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia. Krzysiu pomachaj, tak Krzysiek jest, jakbyście się kiedyś zastanawiali nad kotem, to bierzcie siamskie, bo to są takie kotopsy.